Siemanko, siemanko. Jedziemy na wyprawę na Karantu Hill. Jedno z naszych ulubionych, pięknych miejsc. Na zgoni czas, na przygody przyszedł czas. Come on. Jedziemy. Nie jedziemy. Na Karantu. Sylwia podekscytowana, ona uwielbia takie miejsca. 6 więc... lat temu byliśmy. Lecimy. Ostatnim razem byliśmy 6 lat temu. I chcielibyśmy wam pokazać, jak Karantu Hill wygląda. No, piękna miejscowa, super przygoda, więc jedziemy. Ty nie możesz. Musiałabyś mieć takie nogi jak my. No. Lecimy. Sylwu, jedziemy normalnie, ja pierdzielę, co? To już dobrze, zapytaj sam się. Namiętku. Mi się wydaje, że ta końcówka, jak już się wejdzie, wiesz, tą drabiną diabła i wyjdzie się na górę, to ta końcówka na ten szczyt, no już na pewno zmęczy mi nogi. Taki trening, nie? No dla mnie, lajtowy. Jaki lajtowy? Dla mnie lajtowy, twoja żona chodzi po takich górach. Co tydzień jest? Myślę, że się przyjaśni i będzie fajnie ten, fajnie widać. A jeszcze jest taka delikatna mgiełka. Tam może być różnie, trzeba wszystko brać pod uwagę. Lecimy sobie elegancko. Teraz będziemy widzieć, jakie tam jest condition. Teraz wyjedziemy na górę, to będziemy widzieć. No, załatwiłeś mi termosiczek, bo nie umiesz dokręcić tych fajów. Co to w ogóle jest za butelka? Idziemy. Sylwia jeszcze poszła do toalety, a to jest właściwie taki, ja wiem, takie miejsce, gdzie można sobie posiedzieć, wypić sobie kawę, kupić sobie jakiegoś snacka i stąd tak naprawdę wyrusza się na Karantu Hill. Jest mnóstwo samochodów, więc wydaje mi się, że też będzie dużo ludzi na szlaku. No i tyle. Lecimy powoli. Chodź, bo daleko jeszcze droga przed nami. 45 minut samej drogi do dojścia. Trochę ludzi tutaj zginęło na tym Karantu Hill. Słyszy się czasami, że są wzywane jednostki ratunkowe i... No i jest to taka dosyć ekstremalna wyprawa, także fajnie. Patrz, jaki ten szczyt Karantu Hill, jaki on jest stromy. Tam ciężko w ogóle uwierzyć, że tam można w jakikolwiek sposób wejść na tą górę, nie? Szczególnie tam jest ta trasa taka w prawo. Pamiętasz, co kiedyś żeśmy szli? Tak. No to jest z Majkiem, co szliśmy. No. To się nazywa. Ta, ta góra jest naprawdę stroma, ekstremalna taka. I dlatego tam pisało, że to poet tejści nie jest dla beginnerów. No na pewno nie dla tego gościa w spodenkach. No, ja sobie czasami nie zdają sprawy, idą w trampkach, spodenkach i... Mogą się naprawdę zdziwić. Ciapsiółki leżą. Fioletowe. Jakie piękne. We'll be right back.
dość trochę i to jest takie, pamiętam, męczące. Sylwia tam ciśnie west. Duży głazik zsuwał się z góry i wszyscy krzyczeli w ogóle, żeby uciekać z drogi, ale nikogo nie uderzył. Skulał się bardzo, no prawie na sam dół. No. Unfortunately. Pewnie już nic nie słychać, ale właśnie docieramy do szczytu Karandu Hill. Jesteśmy w chmurach, nic nie widać, nie ma nie widać po prostu widoków. Teraz kawka i czekoladka. Jakie odczucia? Jakie odczucia? Zimno w ręce. Klimat jak na Mount Everest. Zbieramy się, lecimy. Droga w dół czeka. Pogoda się pochrzaniła. I nie możemy chyba żadnej innej trasy wybrać. Musimy iść właśnie tutaj drabiną diabła, tak jak żeśmy przyszli. Zazwyczaj idziemy inną drogą, no i lecimy. Dobra, zaczyna się przejaśniać. Schodzimy sobie drabiną diabła. Ale czad. Fajna. Fajna wycieczka. Karantu Hill zawsze, na Karantu Hill zawsze super sobie wleść. I powiem wam, że tutaj jest dużo... Dużo jest tutaj różnych fajnych tras. Teraz akurat schodzimy tą samą, którą wchodziliśmy, ale są dużo fajniejsze trasy. Musi być troszeczkę po prostu lepsza pogoda. Tyle. Uważaj. No i co, Sylwuś? No co, jesteśmy na dole. Finito. Ale ci, którzy wchodzą teraz, wydaje mi się, że będą mieli troszeczkę gorzej niż my. O, myślę, że zapewne, tak, bo my chociaż dojście w górę mieliśmy w porządku, a teraz ludzie idą do góry. Tak, ludzie idą do góry, a pogoda się pogarsza. Tam na górze w ogóle jest zero widoczności, więc jakiekolwiek inne trasy odpadają. Widać, że wszyscy cisną tą drogą, bo ta droga jest w sumie taka najprostsza. No i tyle. Lecimy. Karantuch jest zdobyte, jedziemy do domku, nie, Sylwuś? Rozpalimy, napijemy się winka i będziemy się cieszyć w ogóle, że zdobyliśmy mały szczyt. Sylwia mówi, że Pipik czeka też. Utęskniony nasz hipopotam. Popatrzcie, jak ludzie teraz wchodzą, zobacz. Widzisz coś w ogóle, jak wchodzi? Nie, no. Lekko z życi. A jaka miała być pogoda? Ale ogólnie jest cudownie, nie, Sylwuś, czy nie? Myśmy mieli szczęście. No i kurde, no pięknie jest w ogóle znowu wyjść. To był taki spontan.
Sylwia zaproponowała to Karantu Hill właściwie wczoraj wieczorem. No i mówimy, dobra, jedziemy i tyle. Pogoda miała być, więc w miarę była, teraz się troszeczkę pochrzaniło. Ale ogólnie nam się wyprawa udała, nie? Jest. Udała się. Wciuj. Lecimy. Lecimy dalej. Zobacz, widziałeś? Tyle mam powera, że znowu biegnę. Power Ranger. Tu jest kilka baran. Tu też zobacz, jakie tu paczaczki. Takie piękne jest. No. Nie mogłam rozczesać tych włosów. Sylwia poszła tylko do toalety i spadamy do domku. Musimy jeszcze posprzątać, zjeść coś i odpocząć. Fajnie. To jest ta miejscówka, tutaj ludzie po zdobytym szczycie sobie piją kawkę, jedzą sobie jedzonko i jest super. Tam baranek się elegancko ociera o oponę. Swędzą go plery. Śmieszne. Jedziemy. Akurat dwójeczka jest. Tak, ale tu się chwilę zagrzejemy. Chodź, jakie spodnie tu. Co ty masz w kieszeni mokrego? Chusteczki. Widziałeś, jak ja normalnie zdobyłem ten szczyt? Ja pierdolę. Jesteś taki himalajista, że chyba ci już nie wiem. Chyba przesadziłem, Mania. A, gdzie stoi? Ona czeka, bo teraz tę dupę trzoluje, zobacz. No zobacz. Dupę sobie ociera, no. Normalnie. Ale tym razem o zderzak. Może ona tak lubi, to jest jakiś taki ten. Fetysz. Po teraz... Pa. Dobra. Ale śmieszne. Spadamy z Sylwii do domu. Ale patrz, jakby się przybrudziły delikatnie tam. Pod koniec mi już te nogi bolały. Już tam ostatnia faza wchodzenia. No gdzieś tak już te nóżki czułem. Dobra, to lecimy.